Witam Państwa, startujemy z magazynem Usteckim. Kamila Szuba-Salwiak, zapraszam. Wyremontowana Dolna Promenada, Trakt Solidarności i Tereny Zielone to tylko niektóre inwestycje w Ustce, jakie zrealizowano dzięki opłacie uzdrowiskowej pobieranej od turystów. W ostatnich latach do kasy samorządów w ten sposób trafiło już kilkanaście milionów złotych. Usteccy samorządowcy zachęcają kwaterodawców do pobierania i odprowadzania opłaty uzdrowiskowej. Jak twierdzą, to się wszystkim opłaca. Przede wszystkim to znaczna część budżetu miasta, która w całości przeznaczana jest na inwestycje związane z infrastrukturą. Jest to nasza wspólna sprawa, gdyż zebrana opłata to znacząca kwota w naszym budżecie. W zeszłym roku była to kwota ponad 2 miliony złotych. A jako miasto uzdrowiskowe otrzymujemy równowartość zebranej kwoty w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Te pieniądze przeznaczane są na rozwój naszego miasta, dlatego wszystkim nam mieszkańcom powinno zależeć, aby w ten sposób nasz budżet zasilać. Warto jest przypomnieć, że dzięki opłacie uzdrowiskowej powstała m.in. Dolna Promenada, Park Uzdrowiskowy, Trakt Solidarności. Odnowiono wiele terenów zielonych oraz obiektów sportowych na terenie miasta. W miejscach, które powstały dzięki opłacie uzdrowiskowej, postawione są specjalne tablice informacyjne. Zbieraniem pieniędzy zajmują się właściciele hoteli, pensjonatów i miejsc noclegowych. Opłata pobierana jest przez cały rok. Informacji na temat opłaty i systemu automatycznego jej pobierania udziela Urząd Miasta. Jak podkreślają samorządowcy, dzięki opłacie można rozwijać miasto wraz z infrastrukturą uzdrowiskową czy turystyczną. To z kolei przyciąga jeszcze więcej turystów do Ustki i zwiększa dochody mieszkańców. Rusza nabór wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego w Ustce. Do rozdysponowania jest 500 000 zł, z czego 400 tysięcy na zadania inwestycyjne i 100 tysięcy na zadania społeczne. Usteccy samorządowcy zachęcają mieszkańców do urzeczywistnienia własnych pomysłów. Mieszkańcy często dzielą się pomysłami na nowe, ciekawe rozwiązania. Teraz jest czas na ich realizację i zainteresowanie nimi innych ustrzczan. Będziemy liczyli na Państwa pomysły na to, jak poprawić przestrzeń, w której mieszkacie, albo jak zorganizować ciekawe wydarzenia, warsztaty czy spotkania w naszym mieście. W budżecie do rozdysponowania przez mieszkańców jest 500 000 zł, z czego 400 tysięcy mogą Państwo zaplanować na zadania o charakterze inwestycyjnym, a 100 tysięcy na zadania o charakterze społecznym, z tym, że jedno zadanie społeczne, jego wartość nie może przekraczać 50 tysięcy złotych. Pierwsze otwarte spotkanie dotyczące budżetu obywatelskiego odbędzie się 17 maja. W jego trakcie będzie można uzyskać informacje m.in. na temat, jak wypełniać wnioski i jak dopracować swoje pomysły i propozycje. Po covidowej przerwie znowu rozbrzmiał festiwal Bursztynowe Nuty Poezji. Konkurs poezji śpiewanej tradycyjnie odbył się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Podobnie jak w latach ubiegłych, impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli z naszego regionu. Młodzi artyści rywalizowali w trzech kategoriach. Najmłodsza to klasy 4-6, kolejna to klasy 7-8, a najstarsza to uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wykonawcy sięgali po wyjątkowo ambitne utwory i doskonale radzili sobie z nimi. I bardzo się cieszymy, że nasi stali przyjaciele, którzy co roku do nas przyjeżdżają, nie opuścili nas, wrócili do nas po tych dwóch latach. Oczywiście mamy też wielu nowych miłośników poezji śpiewanej, którzy są u nas po raz pierwszy, ale są też tacy uczestnicy, którzy właściwie już po raz trzeci startują, trzeci może nawet więcej, ale w kolejnej kategorii wiekowej. Najlepsi wykonawcy w każdej kategorii zostali nagrodzeni oraz wyróżnieni. Nagrody łącznie otrzymało 11 osób. Konkurs Bursztynowe Nuty Poezji został zorganizowany przez nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Edytę Łebkowską, Magdalenę Wróblewską-Majchrowską. W organizację przedsięwzięcia włączają się także chętnie uczniowie szkoły, którzy m.in. prowadzą koncert. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją śpiewaną, piosenką literacką i aktorską oraz rozwijanie zdolności i talentów wokalnych. Ty żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważni są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na których
ostatnie dni, aby zgłosić się do żeglarskiego projektu Poszerzamy Horyzonty, adresowanego do młodzieży z Ustki. Udział w nim może wziąć 45 uczniów usteckich szkół. Z zaproszenia do udziału w projekcie żeglarskim połączonym z doradztwem zawodowym mogą skorzystać uczniowie usteckich miejskich szkół podstawowych. Udział w projekcie to szansa nabycia podstawowych umiejętności żeglarskich, nauka słownictwa żeglarskiego w języku angielskim, poznanie tajników pracy zawodowej związanej z morzem i udział w letnim obozie żeglarskim. Nabór chętnych prowadzony jest w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3. Zapisy trwają do 16 maja. Będą to zajęcia z żeglarstwa zarówno tutaj w Ustce na morzu, jak i na jeziorze Bobieńcińskim niedaleko miasta, gdyż gmina Miastko jest partnerem tego projektu. Jest to projekt realizowany w całym województwie w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy. Celem projektu jest wsparcie w latach 2021-2022 łącznie 120 uczniów, w tym 45 uczniów z Ustki oraz 20 nauczycieli, w tym 8 z Ustki. Realizacja projektu wiąże się z doradztwem zawodowym, które ma wyeksponować zawody charakterystyczne dla regionu słupskiego. Uczestnicy odwiedzą Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej oraz Brzegową Stację Poszukiwania i Ratownictwa. I tą informacją kończymy nasz dzisiejszy program. Kolejny magazyn ustecki już za tydzień. Zachęcam do oglądania i do zobaczenia.